musimy kawę zapierdzić. Zapieciątka, tak, no to niech będzie. Cześć moi! Cześć moje kochane zafirciątka. Ze mną jest standardowo Karisma, a kto no, jak wie ja. No kto by inny, nie? I ona wymyśla z tymi zafirciątkami. Co za słowo? Nie wiem. No i dzisiaj będziemy robić sobie koleżeński tag. Tak, jako że bardzo się przyjaźnimy. Tak bardzo. Nie, nie śmie Ragnar. No i w sumie tyle, no nie, bo sobie tutaj mówić więcej. Aha, bo ty to już nagrywasz, tak? Brawo! Oczywiście będę czytała pytania, a więc pierwsze to, jak i gdzie się poznałyście? Dobra. Nie kojarzysz mnie z No tak, w sumie w przedszkolu, no tak, bo ty chodziłeś ze mną w przedszkolu. No to w przedszkolu się poznałyśmy. No i... Było bardzo fajnie. A proszę państwa, dzisiaj do jedzenia mamy, co? Bobki czekoladowe. Bobki czekoladowe? Super, świetnie. Kubki Ragnara. Pozdro dla tych, którzy jedzą. Chyba chomiki. Źle zabrzmiało. W przedszkolu się poznałyśmy i myślę, że możemy startować z drugim pytaniem. Właśnie. Pytaniem taki kurek, nie takie pytanie. Jakie jest wasze najlepsze wspólne wspomnienie? To jest takie jedno, tak jak pierwszy zrobiliśmy filmik. Tak. No, przyszła do mnie jako pokoju i w ogóle. No i ten nie mogła powiedzieć tego bulteriela. No taka rasa psa bulteriel. Bulteriel. Gwizda. No. Ale przy kręceniu trudnych spraw również było fajnie, nie? Tak wszystkie filmiki. Aha. Ej, to było chamskie. Wiem. Czy zła? Nie, idź pan stąd. Ja prowadzę kanał. Dzień dobry. Ale tak już na poważnie. Przejdźmy. Ty, ja w sumie cię nie ubrałam w ogóle. Ty taka jesteś, o nie! La. Ej, oddaj kapeluzik, spadnij. No to trzecie pytanie. O Boże. Trzecie pytanie. Całowa Karix, nie obchodzi jej to co... A! Nie obchodzą... Ogórki założyła im. Nie obchodzą ją, że dopiero przed nią się zaczęła wiosna. Ją to kompletnie nie obchodzi i wyjeżdża razem z Ragnarem na Hawaje. Chciałabyś. Opiszcie siebie jednym słowem. Tak było na tym polskim, nie? Na tym temacie. No to ja powiem od razu tak jak napisałam. Na polskim zwariowana Klaudia. Ładna. Wiem, bardzo oryginalne. Tak, bardzo. W ogóle jesteśmy takie oryginalne. Głupi kapel. Kapelek. Kapelek to ten, to brat Maćka, tak jak byłam mała, to tak go nazywałam. O, no to nieźle się zgrało, nie? Ja się w nim kochałam. I te ptaki. Poważnie? A ile on ten kapelek twój miał lat? Ten kapeć? No. Ja miałam gdzieś tam 2 latka, no to on miał 5 lat. XD. Od 3 lata. No to zawsze. Spoko. No to nie jest tak dobra, źle. Czwarte pytanie. No czytaj. Aha, jeszcze muszę przeczytać. Wymarzoną pracę twojej przyjaciółki. Aha, no to ona chce być malarzem. Nie no, żartuję. Nie wiem, kim chce być. No ona coś takiego na poczekaniu. Chce być malarzem. No, ja nie mogę. No, ja zawsze, ja ją pierwszy raz spotkałam, to znaczy nie pierwszy raz, tylko kilka razy. To znaczy, ja zawsze myślałam, że ona chce być piosenkarką. No, kiedyś chciałabym być i tancerką, bo chciałabym. Ona wieloma rzeczami chce być. Ojej. Dobra, a Zafira chce być weterynarzem, chce leczyć. Albo treserem psów i psom. Treserem psom, kurczę. Tak, w ogóle to sorry za ptaki, wiem, one są głośne. Zapaliła pół ekranu, dobra. Głupia! Padła jej spódniczka. A więc ja zastąpię Zafirę. W każdym razie ona nie wie, kim ja chce być. Ja też nie wiem, kim ja chce być. O, Zafira na pewno chce być weterynarzem, treserem psów. No dobra, a w ogóle to, które to będzie pytanie? Czwarte, nie? Teraz jest piąte. Aha.
No to... Co was w sobie denerwuje? Nie wiem. Ciężkie pytanie. Znaczy, w zasadzie jak się tak namyślałam, bo zapiera sobie poszła. No musiałam zjeść obiad jeszcze. Zjadłeś obiad? No. A dlatego... Bardzo szybko, tak. Dlatego ciebie tak długo nie było, ja myślałam, że masz jakieś pogadanki. Tak, 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 pogadanki, tak. Z pospieszynki. Kto pamięta Banshee i filmy Cukrofobia potem? Aha. Aha. Pozdrawiam. Dobra. No nie wiem. Ja szczerze bardziej to nie co to mnie denerwuje, tylko bardziej zazdrość, że ty tak fajnie piszesz książki i że masz zawsze lepsze oceny z polskiego. No i co z tego, jak ja na przykład, nie wiem, mam złe oceny z przyrody, z techniki, no, no z tych kwadratów to zostało. Dop. Chyba dop. Nie wiem, tam ona tak nabrazgała, że ja nie wiem co tam pisze w ogóle. Taka ocena piękna. No z polskiego jedynie mi dobrze idzie, a tak to z matematyki średnio, ze wszystkiego średnio. Ale ja tak z polskiego ci zazdroszę, no bo ty tak piszesz po prostu wypracowania na milion stron. Ale piszę tylko na jedną. Ale co tam? Wypracowanie, zawsze ty masz taką bujną wyobraźnię. No nie zawsze, nie zawsze. Ale zawsze ty masz ten, piszesz na 6 stron, najwięcej z klasy zawsze piszesz. Tyle po prostu stron masz, że po prostu nikt ci nie dorówna, a ten. Tak, ale i tak dostaję 4 za błędy. No ale masz dużo. No i co z tego? Dobra, chyba bierzemy następne pytanie. Dobra, no na które to będzie pytanie? Szóste? No teraz nie. Kurde, ten tak powoli idzie, to może przyspieszmy tempa. Szóste pytanie to, jak mogłybyście gdzieś razem pojechać, gdzie by to było? Po co to? No, a gdzie by to było? Zawsze chciałam gdzieś poza kraj pojechać. No, ja też, ale wiesz, ale mogłybyś na przykład do Chorwacji. Właśnie też o tym myślałam, nie? No, bo ja nie byłam w Chorwacji w tym roku. Też nie byłam nigdy do Chorwacji. W tym roku dopiero jadę z rodzicami. Bo we Włoszech to już byłam. Ale masz super, ja nigdy poza krajem nie byłam. Zazdro. No ja byłam w Czechach, w Australii, we Włoszech. Ale to, co? Ale w Czechach to i w Australii to tylko na przyjażdżkę. A tak wow. Się zatrzymałam. W polskim hotelu. Wow. A wiesz jaka tam pizza jest dobra? Wow. A może jest takie cieplutkie, jest na plusie. Fajnie. A teraz które to idzie pytanie? Teraz będzie siódme. Jej. Siódme pytanie to jest najlepszy kawał żart, z którego tylko wy się śmiejecie. A mogłaś te fragmenty przeczytać, no ale dobra. W każdym razie Karix jest bardzo zdolną osobą i gdy tak strzelałyśmy sobie do mojej tarczy, nie wiem jak ona to zrobiła, ale nie wiem tego wytłumaczyć. Tutaj będziecie mieć zdjęcie w rogu zasłoni Karix i zdolna... No dobra. No dobra, mnie zasłoni. I ona jest taka zdolna, czyż nie? No ja w ogóle nie mam jakiegoś parta do takich tarczy, do kręgi. I to dwa razy pod rząd. Wiecie, co to jest dwa razy? Że to tak wiecie, no ale dwa razy... Pod rząd? No właśnie. To tak jak moja koleżanka trafiła dwa razy zakrętką, butelką na zakrętkę. Wiecie, jakie to ufa? Wow. Dobra, ósme pytanie. Komu zajmuje dłużej wyszykowanie się rano? No oczywiście, że Karik zna komu. A czemu nie? Skąd wiesz, ja godzinę się szykuję? No, ale ja też się godzinę szykuję. No to można powiedzieć, że troszeczkę tak samo, ale ja dłużej. No, a tak dłużej o 5 minut. Znaczy, bo wiecie, bo ja różnie wstaję, bo czasami wstaję... Ja wstaję zawsze o 6.20, na 7.20 mam busa, no i jadę sobie na 8 do szkoły. Niestety. Boże. No. Ale ty współczuję. Nie, to ja zazwyczaj za 15 jeszcze mam. Ale ty masz fajnie. No bo ty tak masz fajnie. Masz fajnie. Dobra, no to idziemy do następnego pytania. Jakie jest to pytanie? Pytanie dziewiąte? Tak, no tak, dziewiąte, no dziewiąte. Ulubiona pora roku twojej przyjaciółki. Twoja? Lato, tak? Lato? No, w zasadzie ja wszystkie lubię, bo wszystkie darzę tą samą miłością. Ja nie przepadam za jesienią, czyli jesień jest ładna, ale jest zimno i nie przepadam za zimą. Bardzo nie lubię zimy. W zimie jest zimno i w ogóle. Zima ogólnie, no teraz ty to robisz. No i zima, ptaki! Makiem dupę na szyję. Co?
Przepraszam, czy to lotnisko na Hawaje? Aha. No przepraszam. O, dzień dobry, nazywam się pani Ogórek. Pani Małgorzata Ogórek. Dzień dobry, ja szukam lotniska. Wiedziała pani gdzie jest? A pani to Karyks, a pani to za Zafira. Mogę autograf? A pani? Przepraszam, muszę iść. A to się nagrywa? Tak. O, jestem w telewizji. O kurczę, dobra. Dobra, pytanie 10. Ulubiona piosenka twojej przyjaciółki? W ogóle... Moja ulubiona piosenka to jest Alvaro Soler, Libre. Tylko tu i teraz liczą się sekundy, przegonimy razem czas. Tańczyć ciemną nocą, w deszczu biegać boso, kochać chcę ten pierwszy raz. Ja mam taką fajną ulubioną piosenkę, ale nie umiem jej wymówić, bo jestem zdolna. No w każdym razie wstawię wam ją. Ostatnio zaczęłam ją słuchać. No i oczywiście Don Let Me Down też, nie? Chory, lawy, chory, iry, cyki, ceci, kisy, file. Chory, lawy, chory, iry, cyki, ceci, kisy, file. Soaking your sweet skin, inhaling your past. You got me turned up, you got me so fucked up. No, także lecimy na stan z następnym pytaniem, czy z 11. No, gadaj. Szpilki czy płaskie buty? Płaskie buty. No, oczywiście, że płaskie. No na szpilkach to bym wyglądała tak. Taka typowa Karyks. Ty, mam szpilki przy sobie. Karyks jako szpilki dla pet shopów. To znaczy, no bo to są dla tego, pelikana. No wchodź. Żeby się nie nachodzić. O. Boże, dobra, weź tam. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Pytaniem 12, nie? No. Na miniaturka będzie. O, w sumie. Osobiście wolę spodnie. Ale pytanie! Aha. Osobiście wolę spodnie, takie. Dobra, pytanie. No, no. Przepraszam. Spodnie czy sukienki? Osobiście wolę spodenki. Spodnie, a najbardziej to krótkie spodenki, które mam teraz na sobie. Tak, ale nie. Karik też ma spodnie na sobie. No chyba nie, tylko że ja mam jeansy takie długie. No, jeansy są fajne. Jeansy krótkie? To by the way. No, są krótkie spodenki jeansowe. A, ale nie, ja lubię spodnie na przykład ogrodniczki. O, ogrodniczki. No, mam jedne też ogrodniczki. Dobra, no to i lecimy z kolejnym pytaniem, czyli z pytaniem 13. Musimy przyspieszyć tempa, bo oczywiście Karik takie tyle musi zamulać. Mam 13. Ulubione zwierzę twojej przyjaciółki? Kot. Pies. No. I koniec. Sprawa rozwiązana. Pytanie co najbardziej sobie lubicie? Optymizm. Twoje podejście do nagrywania i do horroru, bo ty lubisz horrory. No właśnie lubię horrory. Tak, horrory. Horrory, ale... Ale nigdy mi to nie wychodzi, bo mam taki głupiasty głos. Taki mini, taki, no nie taki nie pod... A ma taki niski. Taki w kamerze zawsze. No właśnie masz dobry właśnie głos do horrorów. Taki jak taka krwawa Mary, taka... A ja mam taki bardziej wesołowy, ja cię. To co ty robisz, Karyks? Ups, zepsułam. Ta sakietka. Ja to wezmę? Psa za idiotki, drom się i drom się. Nie dadzą psom spać. Pytanie 15. Oh yeah. Komedia, horror czy filmy romantyczne? Oczywiście. Horrory. Ała. Pytanie 16. Musimy zbliżyć się do końca. Blackberry czy iPhone? iPhone! Ale co to jest do Blackberry? Coś mi napisze w komentarzu? Samsungi. Może poszukasz na internecie. A dobra. Ale iPhone'y wolę. Samsungi. Nawet sama mam iPhone'a. Samsungi. Ja mam Samsunga. Samsung! Motorek się włączył. No to tata jedzie. No dajesz. Ulubiony film. Piraci z Karaibów. Ej! Ja nie oglądam filmu. Koralina. Mój ukochany film. Co to jest ta Koralina? No to jest taka dziewczynka, która źle traktowana przez rodziców, znajduje drzwiczki i tam są guzikowi rodzice, którzy zamiast oczu mają guziki.
i oni tam wszystko jej ten tak. Dobra, super. Dobra, cicho. O, fajnie, zabiją ją. A dobra, no to które będzie pytanie? 17, tak? Mhm. Ja mam amnezję. Nie, 18 teraz. Macie wspólne hobby? Tak. Ja nie, jakie? Nagrywanie, tylko że ja nie nagrywam sama, tylko występuję w filmach. Okay. Ale fajnie byłaby Kari, która zaczęła nagrać, która mnie zaczęła promować. Zresztą też spromuję Różusia Art, to znaczy pod tym filmem będzie promowany. No i tyle. No a ja nie umiem. A ty wiesz co, możemy zrobić teraz live'a, wiesz o tym? Jak nagramy to? Bo mam wolny komputer i nie ma haty, to znaczy haty rodziców, więc możemy zrobić live'a razem. Bo pamięć, dobra, pamięć nam się kończy, więc lecimy dalej. Ulubiony program telewizyjny. Nie oglądam telewizji. 19+. To nie jest 19+, w sensie jakby sobie... Ja wiem, o co dziś taki głupkowaty serial. No dobra, lecimy dalej. Dobra. No co, ja nie oglądam. Ostatnie pytanie. No? 20. Jak pieszczotliwie na siebie mówicie? Zafi. Jak pieszczotliwie na siebie mówicie? Tak słodko na siebie mówicie, no Zafi mówię na przykład na ciebie. No, a na ciebie? Ale Kari ksiądz. Nigdy tak ja czegoś nie powiedziałam. Ale ona zawsze mówi na mnie Kariks, ja zawsze mówię na nią Zafi. Ja wymyśliłam jej Kariks, jest to jest Kari ksiądko. Kari ksiądko. Ksiądko. Kari ksiądko. No i to w sumie byłoby tyle z tego tagu, bo już mamy limit. Zaraz będzie live, to znaczy i tak jak to wrzucę, to nie będzie live'a już. No i ja się z wami żegnam. Cześć, ja lubię. No to cześć. I have a pen, I have an apple, apple pen. Nie umiem tak nagrywać. Ta-ta-ta. That's it, Brian? Yes.